Opinia dotyczy wykorzystania finansowych instrumentów zwrotnych w rozwoju terytorialnym, a więc służy temu, abyśmy mogli w realizacji polityki spójności wykorzystywać nie tylko system dotacyjny, ale również system i mechanizmy zwrotne, tak aby środki finansowe mogły wielokrotnie pracować. Dlatego jest potrzebna opinia Komitetu Regionów właśnie w tej sprawie. Dzisiaj polityka rozwoju w dużym stopniu realizowana jest przez władze lokalne i władze regionalne, które wspierają rozwój albo poprzez własne inwestycje, albo poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego ta opinia jest właśnie ważna. Poza tym mamy ciągle zjawiska kryzysowe i chcemy przeciwdziałać nim nie tylko poprzez dotacje finansowe, ale również poprzez dźwignię finansową, a to zapewniają instrumenty zwrotne. Mazowsze to jest największy polski region i mamy bardzo dobre doświadczenia z tego okresu, który zamykamy, czyli z lat 2007-2013. Mieliśmy w ramach instrumentów zwrotnych inicjatywę Jeremy i to było wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz inicjatywę Jessica, która dotyczyła rewitalizacji przestrzeni miejskich i tutaj dla podniesienia efektywności energetycznej, dla odnowienia części miejskich naszej stolicy w dużym stopniu wykorzystaliśmy środki właśnie zwrotne i to były bardzo ciekawe, bardzo dobre projekty i jesteśmy w dalszym ciągu zainteresowani właśnie tymi narzędziami wsparcia rozwoju lokalnego i regionalnego.